Trochę regularnie. Jest, idziałem poziom. Proszę. Ty przyskoczy połowę nalać. Nie, mniej się szybciej się zagotuje, wiesz? Mniej więcej, tak? Mniej za dużo. Ile zapuszczono? O, połowę nalamy. Co, może jakąś flagę jeszcze wywieźli, nie? Trochę Polski, nie? To wie co? Czy wystarczy? Baner z Janem Kobylańskim teraz jeszcze dedykujemy. A, tak. W więzieniu Oświęcimia. No tak, tak, też. To ile, że on ma lat? Nie, 90. Tak? Ile kończył na tym rybie? 90. Profesor Borkacki, nie wiem czyście takiego znali, to dosyć znana jest postać, w Radiu Maryja występował. Profesorowi Borkackiemu organizowałem spotkanie w Lublinie w 1990, no bodajże 8 albo może 9. Kiedy w tamtym wieku jeszcze. W tamtym senatora wieku. Jak się startował. Nie, to on z ligi startował na senatora. A to ma 95 lat. To mogę tak może nieładnie powiedzieć, że to też mój przyjaciel, bo poznaliśmy się, on nie wprowadzał sprawy tematyki tej nam znanej. 3 godziny żeśmy rozmawiali na te tematy. Zadawałem różne pytania. No a teraz tam bywałem wiele razy, tam na obiedzie nieraz, jak przyszedłem, żona gotowała, jak żyła jeszcze, to mnie przyjmowała. A teraz ciągle mnie zaprasza, tylko że nie mam nerwów z nim rozmawiać, bo profesory to mają, powiesz słowo czy zdanie, on musi 5. No, nie zawsze się orientuje w temacie na bieżąco, ale on musi... I tak to jest, ale muszę się wtedy wybrać, bo jeszcze w tym roku nie był. Tak, a co byście powiedzieli taki temat, jak mają Włosi? Dożywotny senator. Co? Dożywotny senator. Cela? Senator, dożywotny. A, dożywotny. Mam zięcia. Dożywotniego Włocha, to senatora. Spytam. Nie, bo ja się kiedyś zastanawiałem, czy to nie jest dobre jakieś takie rozwiązanie. Nie, mój drogi, mówisz o rzeczach, których nigdy nikt nie rozwiązał. Nie ma idealnej władzy. Tam we Włoszech nie było, teraz jest? No, ale zawsze mu trzeba ulec. Kiedyś za tych Cezarów to były, ale... No i no, teraz też we Włoszech jest. To jest aktualnie, oczywiście. Muszę się spytać, bo... Wiesz, no ja wiem o tym doskonale, że tam to funkcjonuje, tylko właśnie jakby to u nas funkcjonowało. Kto go wybiera? No więc słuchaj, to przyznaję, zwłaszcza prezydent przede wszystkim, musi być konsensus, wiesz, parlamentu i senatu, obydwu izb, aby wysuwa kandydaturę prezydenta. W ten sposób na przykład Anieli był dożywotnym senatorem świata. Śmiech był, bo jest babka jakaś taka, pani socjolog czy pani profesor, jakby od czegoś tam, nie? Miał społecznych. 100 lat, dość babka. Notorycznie śpi na tych posiedzeniach. No. Jak jest głosowanie, to jej po prostu ktoś musi rękę podnieść i cisnąć. Ojciec.